coś policja robi, a robi na pewno, tylko że to już muszę usłyszeć pana, co i jak, żeby tak poprawić bezpieczeństwo, no niezbyt chlubnych dróg. Myślę, że jeśli chodzi o ósemkę, naszą niechlubną drogę krajową, to statystyki same za siebie powiedzą. W ubiegłym roku, w ciągu pół roku, od stycznia do czerwca, mieliśmy 35 wypadków. W tym roku na ósemce jest ich aż 47. To jest wzrost wypadków. Natomiast kolizji jest dużo, dużo mniej, bo w ubiegłym roku mieliśmy 841 kolizji, w tym roku mamy prawie o 200 tych kolizji mniej. Mówimy o okresie od stycznia do czerwca. Od stycznia do czerwca. Natomiast osoby, które zginęły na ósemce, w ubiegłym roku zginęło w ciągu pół roku 9 osób, w tym roku tyle samo. Natomiast mamy wzrost osób rannych. Jest to spowodowane tym, że tych wypadków było po prostu więcej i tak adekwatnie 46 w 2007 roku i w tym roku 75 osób. Czyli różowo nie jest. Różowo nie jest. Myślę, że różowo to nie jest raz, że w całej Polsce, a dwa, że na całym świecie nie jest tak różowo, bo to, co informują policje europejskie, to raczej te wypadki były, są, no i niestety mogą być. A jakie z tego działania można prowadzić, żeby jednak te liczby zmniejszać? Generalnie my jako policja robimy różnego rodzaju działania. Przecież sprawdzamy prędkość, badamy trzeźwość kierowców, pilnujemy, czy też nękamy piratów drogowych, wysyłając nieoznakowane samochody, wyposażone w wideoradary, wystawiamy fotoradary, ale tu jest jeden mały problem, dlatego że świadomość kierowców jest naprawdę bardzo mała. I to jest jeden największy problem, bo wszyscy wiedzą, że są wypadki, wszyscy wiedzą, że są osoby ranne, zabite, czytają o tym w gazetach, czytają o tym w kurierze porannym, słyszą o tym w radiu, oglądają w telewizji, ale każdy kierowca myśli jadąc, że no dobrze, to dotyczy wszystkich innych, to inni powodują wypadki, mi się nic nie stanie, to inni są ranni lub zabici, ja jeżdżę w porządku. I to jest mylne podejście. Zatrzymujemy też kierowców, którzy mówią, że jeżdżą 30 czy 40 lat, nigdy nie spowodowali żadnej kolizji czy żadnego wypadku, ale no niestety to może się przytrafić każdemu, więc najważniejsza jest ta świadomość. Świadomość, że łamanie przepisów to jest taki pierwszy krok do tego, żeby spowodować wypadek i w ogóle z wypadkiem.